Hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, z tej strony Power, witam was ponownie w South Parku. Pamiętacie, w ostatnim odcinku za cholerę nie mogliśmy pokonać Algora, czy jak mu tam się, wiecie, nazywa. Dobrze, wszedłem, dobry domek. Idę tutaj do Kevina, oddać mu iPada. No siema. Let it be known that I have been and will always be your friend on Facebook. O, pięknie, kolejny znajomy. Live long and prosper. Pocisk spowolnienia, broń. Wow, szkoda, że tych broni nie mogę w czasie walki sobie zmieniać dowolnie. A czekajcie, jeszcze miałem kijek przywołania, żeby pochłonął jakiegoś tego frajera. Tak w ogóle, to jeszcze musimy wrócić na chwilę do kanałów. A już myślałem, że nie będę musiał tam wracać. Ja tu patrzę sobie po zadaniach. I gra mi mówi, ty słuchaj, wiesz co, wróć do kanałów, bo tu zaginione bobeczki, iść do pana Honkeya jeszcze po coś tam, nie? I super. Także, no niestety muszę tu jeszcze wejść. Nie chcę, ale muszę. Gdzie jest moja szonda koszmitów? A to mogę minąć. Jej, kurwa, to w ogóle śmiesznie wygląda. Jak oni się teleportują. Dzięki tej super hiperzdolności, nie? Dzięki kosmitom, oczywiście. Dobra, ja tutaj te nowe wiadomości do Algory, nawet mi się nie chce na nie patrzeć. Zaspamował mi tablicę, nie mogę go pokonać. Except against bosses, of course. I might have shit for brains, but I'm not stupid. And I can't help you more than once per day. Just like I can't help anyone who won't help themselves with rehab. Pan Hanki, pani Hanki, trochę kupy. Przywołanie odblokowane. No dobra, no mamy przywołanie, ale nie ma do walki z bossem. No chuj. Chciałbym zdobyć inną broń. Czy tutaj jest jeszcze jakiś, nie wiem, inny sklep z bronią? Jakąś taką, wiecie. No ta sonda analna, widzę, coś ona nie działa na ten. Na co po niektóre postacie. O ile działa na elfy, co jest jeszcze w miarę dobre, o tyle nie działa na kurwa tajnych agentów służby specjalnej i w ogóle. No na pewno by się katana w tym momencie przydała. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy za zadania w tym momencie? Mamy tych bezdomnych, ale to ich będę musiał znaleźć. Polowanie z Jimbem. Użyj butelki spirytusa. Dobra, to idziemy do szkoły. Tam od razu pogadamy z Gutami. Gdzie ta szkoła była? Nie tu. Gdzieś tu. Tak, to jest i polowanie z Jimbem, i rozmowa z Gutami. Dwie pieczenie na jednym ognie. Trochę pchniemy fabułę. To jeszcze nie wiem, gdzie mam zostawić tę butelkę spirytusu. To jest zamknięte oczywiście. Super. Dobra, to mogę w końcu podnieść. Tutaj coś wisi, czy mi się wydaje? Nie, to murek i tak choinki się zgrały śmiesznie. Szczerze bym wiedział, gdzie ja tutaj mogę zostawić tą butelkę spirytusu całą. Who's that? I think it's that new kid people are talking about. Beat it, new kid. This area is strictly for goth kids. What's this? Join the Kingdom of Koopa Keep to battle the wicked elves. All recruits welcome. Sorry, Frodo. We don't play Dungeons and Douchebags. Yeah, beat it, new kid. Aw, come on. Let's do it. We never do anything. No way. We can't do what this kid asks us to do. He's a conformist. Look at his clothes and his hair. Yeah, tell you what, new kid. Get the right clothes and some cigarettes and coffee and then talk to us again. Yeah, if you want to prove you aren't a conformist, then you need to look exactly like we do. Then maybe we'll consider hanging out with you. Aha. Czyli mam sobie poszukać jakichś przedmiotów, co? A ja bym się chciał tą myszą zająć. Znaczy tą myszą. Z myszą już się zająłem. Znajdź kilka fajek, trochę kawy. No nie mogę wejść do szkoły w tym momencie, jaka bieda. Kup gotyckie ciuchy, kup gotyckie rękawice.
gotycką czapkę. Tu w ogóle jakaś muzyczka się fajna załączyła nawet. Dobra, i chciałam to niby zarzucić, co? Masz trzech nowych znajomych. Co tam porabiasz? Dobra, tu, Jezu, jak on tu spamuje, no totalny kurwa debil, no. Ekwipunek, mikstury uzdrowienia, bla 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 bla. Pocisk spowolnienia, no on jest gorszy od butelki, niestety. Dobra, zadania. Nonkonformista, kup i załóż gotycką czapkę. Gdzie ja to mogę kupić? Gdzieś tam. No dobra, w takim razie fast travel. Fast travel. Tutaj coś mogę kupić? Znajdź paczkę fajek gdzieś w South Parku i tak nagle pokazało mi kurwa koło Jimbo, nie? Dobra, to mogę od razu kupić kawę, czyli dwie pieczenie na jednym ogniu, fantastycznie. Muszę się troszeczkę, wiecie, przeszkilować w tym wszystkim, bo mnie cisną. Dobra, a co masz? Masz jakieś mikstury? Tego sobie nakupuję, ile on tego ma, bo to mi się przyda. To też mi się w sumie przyda. Dobra, parę tych dużych ze sprzętu, strój gota. Czyli prawie cały. A chuj, to kupię i to, nie? Coś masz do lansu? Aha, dobra, to już mam po jednym. Spoko, czekajcie, coś tutaj jeszcze podobne z tej ciężarówce. Aha, tak mogę wejść. A, jest bezdomny, skurwysyn. No dobra, mamy bezdomnego i dwa małe szczurki, co? No jak się na niego uparły, suki wredne. Dobra, butelka. Naciśnij A. Aha, czyli to rzuca losowo w cztery różne cele. No dobra, Jezu, te szczury ile mają tego. Dobra, ty się może podlecz, jełopie. Chrupkami najlepiej. Tu cię trochę dojechali. Teraz weź sobie młotek, jebnij tego gościa. Niech myszaty zdycha. Dobra, to mi trochę nie pykło. Mysza, nie wiem, nie żyje, żyje. Dobra, umarła. I teraz stłuczona na butelkę. Czy to rzucisz 4 razy w gościa? No ogólnie jest spoko, no to później coś ten damage jest mniejszy jednak, to albo ja źle klikałem. Dobra, Żulu, giń. No przemoc nie jest rozwiązaniem, ale on to lubi, widzicie? Tu jeszcze mogę wejść, tu jeszcze coś jest, aha. Żółto-pomarańczowy barwnik, stłuczona żarówka, jakieś łoniaki. Aha, i nic więcej. Dobra, coś sobie zajebałem z tej ciężarówki. Miksturę many miałem pełną. Dobra, tu możemy przepłoszyć szczury ogólnie. Coś tu jest na prawo? Nie, kolejne lasy, co? Tu była mapa. No tu była mapa, a czemu ta mapa nie jest przesunięta tam, gdzie jestem ja? No ja wyszedłem poza mapę, ha. Kup jakiś gotycki strój i włóż go. Aha, bo nie włożyłem jeszcze stroju. Dobra, tutaj nie będę łaził po tych lasach na razie, bo się zgubię. Muszę włożyć strój gotycki, no ale strój gotycki nie będzie, wiecie, jakiś przeOP chyba. Tam sobie łażą elfy, tutaj do Algora sobie kiedyś wrócimy. Idziemy jeszcze po kawuchę. Zbieramy hajsy na kawę. Welcome to my coffee shop. Thanks for helping tweak out in the back room. Would you like to try some coffee? It's fresh. Kup. Ultra mikstura szybkości. Nie wiem, czy to taka kawa. Dobra, kupiłem dwie i chyba starczy. Qualifies you to be a friend of Tweak Coffee online. Nie, mam super, mam nowych znajomych, kolejnych. Dobra. Stąd możemy spadać. Hey, there he is. New kid.
New Kid, the Elf King has requested your presence. You can either come quietly or you can fight, but I warn you, fighting this fight at this point in the game is a complete waste of time, and you might as well skip it and just come with us. Huh. A chuj, przejdę się z nimi. Wisely, new kid. Come with us. Zobaczmy, co tam nam elfy dadzą. Pewnie jakieś nowe misje, co? Jak mnie prowadzą, hahaha. So, you're the new kid everyone is talking about. What's your name? He doesn't talk, Elf King. He thinks he's hot shit or something. Edukael is stan. What did Wizard Fatass tell you? That we broke the rules and took the stick last night? He's lying. Cartman is the one you should be fighting against. He's hiding the stick, which is cheating, and acting all betrayed and sad to get you to recruit more people for him. We tracked a Twitter raven who says you are currently trying to recruit the Goths for the Wizard. Go recruit them, but bring them to us. Then we can ransack Carmen's stupid kingdom and get the stick back once and for all. I'm trusting you to do what's right. And kid, if you betray us, we'll tell everyone you're a butthole. Wow, kolejna zdolność. Jimmy kumpel odblokowany. Dobra, mam jakieś nowych kumpli. Mam tu jakieś nowe rzeczy. Wait a second. Czekajcie, bo ja mam nowe zdolności tutaj. Zadaje dodatkowe obrażenia, których wysokość zależy od twojego pancerza. Dobra, nie, rozwijmy trochę może też i tą umiejętność. Nie, dodatki. Grunt to zdrowie. Korzystanie z przedmiotów leczących na pewien czas zwiększa obrażenia ataków. Gdy jesteś krytycznie ranny, większe obrażenia. Zadawaj większe obrażenia krwawiącym wrogom i otrzymuj mniejsze od nich. No to jest spoko. Jeszcze 4 znajomych do następnego talentu. Dobra, tu rozumiem, że będę mógł z nimi pogadać, ale zobacz, przeszpalam sobie, co oni tutaj mają ciekawego. Tutaj widzę wejść bardzo... A nie, mogę chyba wejść, bo już się... O. Topór wojownika. 5 poziom, co? Przejrzyjmy. Topór wojownika. No ma mniejsze obrażenia od sądy. Że sąda nie na wszystkich działa, nie wiem dlaczego. Any ally of the Elf King is an ally of mine, and my shop is open to you. Dobra, co tam masz w broni? Elfie ostrze. O, i to już jest lepsze od... Od mojej sondy analnej. No dobra, bierę. Tego nie mam co kupować, bo już sobie kupiłem lepsze. Długi łuk jest słabszy od moich buteleczek. Aha, dobra, łuk refleksyjny. No ten byłby lepszy, ale jest na 9 poziom. Jest na 10. Dobra, nie są jakieś drogie te rzeczy. Kupię wszystkie? Nie kupię wszystkich. Kurwa, trochę mi zabrakło. Mogę ci coś opierdolić, kolego, ze śmieci na przykład. Posprzedajemy mu, kurwa, gunwo. No, pięknie. I możemy sobie dokupić, kurwa, kolejny ten łuk, nie? Będę miał, wiecie, na każdy poziom coś będę miał nowego. Elfie ostrze mi niepotrzebne, bo sobie właśnie kupiłem lepszą rzecz. Dobra, co jest ze sprzętu? Masz dobrego, panie kolego? Tutaj szkoda właśnie, że mi nie pokazuje, czy coś jest lepsze, czy gorsze. Także dobra, tu już nie będę nic kupował, mam nowego znajomego, super. Super, świetnie, fantastycznie. Ty, panie kolego, coś tu jakieś wąty? No i tutaj jest ostatnia chorągiewka. Tu mamy nowe zaproszenie do znajomych. Świetnie. The humans have raised banners around town claiming elf territory for their own. So sayeth the Well of Insight. Plus it's all over Twitter. The Well says balance can be restored only if a chosen one were to fuck up their banners. Dobra, mamy wszystkie flagi szybkiej podróży. No mogę wleźć na górę, przeszperamy sobie, co tu mamy. A dobra, jest, okej. Okay. Fragment podartej peleryny. No tricks, human. Coś do mnie gadasz, kolego?
Chodź zaraz dopiero dalej, będziesz miał. Zniszczy drugi sztandar osiedlowy, co? Jakieś sztandary mam teraz jeszcze niszczyć? Co na dół, tu nic nie ma. Czyli co, teraz będziemy się sprzeciwiali Cartmanowi, czy co? Bo ja nie wiem. Ja nie wiem, co mam teraz począć. You know what every good bard should have? A flute. If I had a flute, I could play fantastic melody. If I only had a flute. My Facebook says the Ranger might be selling one. You know where the Ranch is? I'd love to see if I could buy that flute. Dobra, ten flat. All lost. My contacts, my maps, my friends list, all taken from me by the She-Ogre. She has no soul. You will help me battle the She-Ogre and reclaim my iPhone? Perhaps you are one to be trusted. Very well. Let us end this. Uh-huh. Don't let Cartman use you. Dobra, mamy jakieś nowe zadania. Dobra, spadajmy stąd. O, łażę ze Stanem. Dobra, kradniemy oczywiście wszystko, co możemy. Bo czemu by nie? Kostki lodu, jakieś nowe naklejki. Czekajcie, w ogóle wezmę sobie ekwipunek. Mam miecz najeźdźcy. Idealny atak zadaje 20% więcej obrażeń. Przy idealnym ataku cel zaczyna krwawić. O! Jeszcze jakby do tego dorzucił naklejeczkę. Czekajcie, to tą zdejmiemy. Co mnie się tu dzieje? Gdzie mój ten? A jest miecz najeźdźcy. Czekaj, to jest jeszcze długi miecz wojownika. 126-167. A i on ma dwie naklejki. No dobra, i możemy go zmodyfikować dwiema naklejkami, co? 30 punktów obrażenia do brzydzenia, fantastycznie. No niestety on się będzie na zielono świecił i będzie, wiecie, taki nie? 15% więcej obrażeń, to by było fajne. Mam jakąś śnieżynkę. Dodatkowe 25 punktów obrażenia do mrozu i okej, dobra. To takie naklejki mogą być. O, i teraz się fajnie tak na mroźno świeci, a nie na taki zielony, chujowaty kolor, co? Dobra, tu sobie oczywiście przeszperamy wszyściutko. Już nie byłem w tej szafie, bo nie jestem pewien. Nie wiem, czy to jest po... Ej, czemu ja to zamknę? To są gacie. Mam 5 gaci z 5, yeah! Tylko nie wiem, komu mam to oddać. Dobra. Kurwa, ten Algor, no zajebałbym go najlepiej, ale nie wiem, czy dam radę. Dobra, to sobie przeszperamy standardowo. Mogę coś pacnąć? Nie, nie mogę, szkoda. Klucz do garażu Brobslowskiego. A, to jest dom Kyla, dobra, spoko. Jeszcze jakieś pokoje tu są? No, jest łazienka oczywiście. Mogłem zrobić kupę, ale nie potrafię. Nie umiem zrobić kupy. Jestem, kurwa, nie wiem, totalna lama, co? Jakiś pokój na dole? Chyba nie. Dobra, jeszcze jakieś szafki znajdę? Nie ma żadnych szafek. Dobra, to wychodzimy stąd. Dobra, tu chyba do tego garażu mogę teraz wejść. Tak jest. Tutaj mamy... jakąś skrzynię z tyłu. Ale jak do niej podejść? Tak. Baczki Kyla, mały magnes. Jakieś kolejne naklejki mi się odblokowali. Ogólnie dobra, łażę sobie tutaj ze Stanem. Tylko teraz tak, ja nie wiem, co mam zrobić. Moglibyśmy iść do domu. Czyli to jest dom? Szkoda, że to nie jest od razu podpisane. To nie jest dom Stana przypadkiem? Aha, nothing can prepare you for this battle. If I die, tell the guys I fought bravely. Aha, to idziemy walczyć z tą jego siostrą. Dobra, to YOLO. Give me back my iPhone, demon! You little turd! I've brought help. Let's see you try and take us both.
Ona mnie stąd wcześniej wypierdoliła, ile ona będzie miała życia? Ogłuszymy ją. O, mam w ogóle tutaj jakiś luk gniewu. Pozbawia główny cel pozytywnych efektów i prowokuje wszystkich przeciwników zmuszających do atakowania się bez użycia zdolności specjalnych. Aha. Ojebana. Kurwa, odporna jest na to, no ja pierdolę. Seriously? Naznaczone zdolności. Wirujące cięcie. Dobra, zobaczmy jak to działa. Naciskaj A, następny X, gdy pojawi się... Aha. Dobra. Teraz ta będzie atakować. No nawet, że to odbiłem, nie? Dobra, długi miecz wojownika zatem. Pięknie. No dobra, jakoś to schodzi ten damage powoli z niej. Miecz stana. 300. Nie wiem, czy nie za późno wcisnąłem. Dobra, podleczmy trochę stana. Małą miksturką leczenia. Teraz długi miecz wojownika i lecimy ją. Pięknie, 300 na koniec. No i spory damage daje ten mieczyk w tym momencie. I znowu, dobra, miecz stana. 315, zaraz będzie po niej. Patrzcie, jak ona się już trzęsie. Jest chyba jeszcze ogłuszona, jakaś zastunowana. Albo całkiem spowolniona, nie jestem pewien. No i okej, okay, dobra. Miecz stana, kolejne 300 padnie. Ona się trzęsie, jest zimna. Czerwona śmierć. Kurwa, coś tu zrobiłem. Jak ona mnie tu pocisnęła w tym momencie w ogóle. Dobra, dobijemy ją zaraz. 330. Ona mi coś zdjęła, coś mi nałożyła. Nie wiem, co ona mi zrobiła w ogóle. Głupia suka. Dobra, ona się teraz chyba... A, zestunowana jest. Dobra. No już po niej. A nie było tak źle, chociaż miała dużo życia. Może teraz by mi się udało nawet z Algorem. I bow to you, Ogre Slayer. I'm glad to call you friend. Aha, ale jej ten. Jej pokoju sobie nie splądrujemy dalej, niestety chyba. Dlatego go chciałem sobie w lasu, ale mi się nie da. Mogę go ciachać. Dobra, co mam teraz w ogóle robić? Jezu, to jest tyle rzeczy teraz do zrobienia w tym momencie, że to jest normalnie masakra. Pogubiłem się. Dobra, zadania. W ogóle ile tutaj jeszcze do zdolności? Tablicę muszę sobie włączyć. Masz 5 nowych znajomych. Timmy, Jason, Pani, Twig, Pantwig, Jezu, ten tu znowu pisze. Dobra, już mam niedużo do następnego poziomu. Będę miał poziom 9. Ja bym chciał tak bardzo już 14, ale no niestety. Nonkonformista, dobra, to ja muszę sobie zmienić ekwipunek, co? Gotycka czapka. Strój gota. Gotyckie rękawiczki. Coś jeszcze? Dobra, co ja tam jeszcze miałem zrobić dla tych gotów? Kup gotyckie rękawice. Nowa wiadomość od Algora, niech spierdala. Nonkonformista, znajdź paczkę fajek. Aha, dobra. Jest tu gdzieś jakiś punkt szybkiej podróży. Sobie wiecie, z elfem sobie podróżuję, także chyba mnie nie będą atakowały. Nie jestem tego pewny i świadomy, ale zobaczymy. Dobra, jest punkt szybkiej podróży. Tu powinny być gdzieś te papierosy całe. Koło Jimbo. Tak. Tak w ogóle na przykład mogę sobie wejść tutaj? Jest jedno z tych miejsc, w których jeszcze nie byłem.
No fighting Kalia. Teraz tu coś wtrążalają, coś tu mogę w ogóle zrobić, wziąć sobie, podjebać, podpierdolić. Mogę rozjebać wazę. Z tym mogę pogadać? O, mogę z nim pogadać. Only thing we're serving today is Mongolian beef. Mongolian beef, so good. Oh, I just love it. Oh, hello, Mongolian. Oh, Mongoli. Shh. Mongolians are watching. They conquered me last week. Act natural. Oh, yeah, Mongolian beef. Mmm, so tasty, right? Wow. It's not tasty at all. It's gross. Don't eat it. You eat a Mongolian beef, you shit your pants for 5 days. Hello, Mongolian! Please, you gotta help me out. The Mongolians all live like rats in the Tower of a Peace next door. I'll keep the adults occupied here. You go top a tower and beat up all their kids. Beat up all the Mongolian kids. The Mongolian think this neighborhood not a safe place. They move away. Go, go, beat up the little Mongolian kids. Oh, hello, Mongolian! Mongolian beef smell like a Rhino Richie's asshole. Dobra, tu widzę, mogę miksturki sobie u niego kupować. Co dobra, na razie mam trochę mało hajsu, ale mamy klucz do wieży pokoju. Widzieliście, jak fajnie, że tu sobie wszedłem. Okej. Mam coś do zebrania w ogóle. No, mam pełne. To też mam pełne. No niestety, Algor, kurwa, spierdalaj, nie pisz do mnie w ogóle. Ja, to mają fajki. Take your stupid hair and leave. Zabieraj swoje głupie włosy, walcz ze mną. Big mistake. Dobra, stłuczona butelka. I lecimy z nimi. Okej, Stan, pokaż co potrafisz. Stan rzuca w kierunku celu śmiercionośnym dyskiem. Dysk ten może przeskoczyć do kolejnych losowo wybranych celów. Dobra, zobaczmy jak to wygląda. Obracaj się i wciśnij A. No dobra, pięknie. Okej, jeden się wykrwawił chyba kolega. Ten tutaj obrywa. Dobra, ty ile masz życia? Nie masz życia, frajerzie. No i miecz Stana i dziękuję, do widzenia. No już na takie miecze jak się walczy, to już jest fajnie, nie? Dobra, mamy papierosy, o, zapalniczka, pięknie, coś do podpalenia pewnie, jakaś naklejka fajna. No dobra, to by było chyba na razie wszystko. Spoko, to wejdźmy jeszcze do tej wieży. To jest chyba ta Tower of Peace, to tak mongolsko tutaj jest w ogóle. Ej, a tutaj jest ten. Wait a second. Chin poko ma. Nie wiem, czy to mi coś dają te chin pokomony, czy to tylko zbieram tak dla frajdy. Wiem, że już mi się odcinek przedłuży. Kurwa, wezwał znajomych. Nie. My ranger sense saw this coming. Dobra, zaczynamy standardowo od butelki. Pięknie, krwawienie nałożone. Ty tutaj rzucisz sobie dyskiem. Nie, może to użyjemy. O, na tym gościu tutejszym. Pięknie i po jednym kolesiu, niestety. Co on ma w ogóle? Umiejętność nieaktywna, no super. Dobra, to już chociaż odbiłem. A trochę mnie uszkodził. Dobra, skoro mam umiejętność nieaktywną... Nie no, będę rzucał nimi butelkami, bo widzę, że będą skuteczniejsze w tym momencie. No dobra, to mi zabiera po jeden życia w tym teraz. To nie bardzo, ale krwawienie mają dużo nałożone. Dobra, miecz Stana, tego załatwmy. Palący ostrzał podpalił mnie, jaka fleja. Ale oni umarli.
Jakie szczęście. Mam poziom 9, jest pięknie. Zabrałem jakieś petardy. Czy ja miałem coś na poziom 9? Czekajcie, najpierw może zdolności. Róg gniewu pozbawia pozytywnych efektów wszystkich wrogów. Kurwa. Ekwipunek. Mam coś na poziom 9? No jak ja chciał ten 14 i ta katana przepiękna, moja kochana. Łuk refleksyjny. 120-552. Wystrzeliwuje 4 pociski, które zadają krytyczne obrażenia przy idealnym. O. No dobra. Modyfikuj, zdaj mi naklejkę. Gdzie jest łuk refleksyjny? Gdzie on jest? Halo, był tu. Okej. Okay. Wyposaż, modyfikuj. Oj, mamy 2 naklejki, to też fajnie. Jest stopień krwawienia. 50 punktów obrażeń ogniowych. O, elegancko. No i dobra, tu mamy fajniejszy łuk w tym momencie. Będzie się fajniej walczyło. Tutaj już nie mogę tego zabrać niestety. Nie są tak kosmitów. Dobra, zestrzelmy to. I żeby podróżować dalej, to sobie zakończymy. Będziemy dalej, lecimy dalej na górę do tej wieży w kolejnym odcinku. Także dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, bye bye.